Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Na wstępie pragnę przypomnieć, że dla subskrybentów mojego kanału trwa konkurs. Link w opisie, a do wygrania rower. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten przepiękny Canyon Sender z roku 2018, stojący na kołach 27,5 i rozmiarze ramy L. W skład kokpitu wchodzą gripy G5, klamki hamulców SRAM Guide RE, kierownica i mostek Graceface. Przedni amortyzator klasyka, Boxer RC, bardzo łatwa obsługa, jeszcze łatwiejszy serwis, poprzedni właściciel widać, że dbał, ponieważ na lagach nie ma żadnych skaz. Tylny amortyzator RockShox Super Deluxe, sprężyna 400 lbs. W tym miejscu muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony działaniem tego amortyzatora. Piasty na łożyskach maszynowych, zarówno jak i obręcze, to Sunringu. Cenię sobie tą firmę ze względu na dobry stosunek jakości do ceny. Napęd to korby Truvative Descendant i 7-rzędowa przerzutka SRAM GX. Tylne koło takie samo jak z przodu, tak samo jak zacisk hamulca SRAM Guide RE. Ogólny stan roweru oceniam na bardzo dobry. Rama posiada tylko dosłownie jeden mały odprysk, a poza tym jest w idealnym stanie. Gdzieś może jakieś małe ryski, ale to naprawdę tylko kosmetyczne rzeczy. Mechanicznie takie rzeczy jak łożyska, amortyzatory i hamulce, wszystko działa perfekcyjnie i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Rower jest w moim rozmiarze, dlatego pozwoliłem sobie go zabrać na testy do lasu i muszę powiedzieć, że wszystko chodzi jak należy. Normalnie testuję rowery koło garażu, troszkę skaczę z hopy na flat, ale w tym wypadku nie mogłem się oprzeć, ponieważ rower po prostu mi się podoba. Muszę się przyznać, że nawet przez chwilę pomyślałem, czy by nie zostawić go dla siebie, a sprzedać YT. Nadal jeszcze myślę. Wyprowadzanie rowera downhillowego pod górę w śniegu nie jest łatwe, ale nazwa kanału zobowiązuje. O, ślisko. Kurczę, to jest ciężko na rower wsiąść, a to dopiero coś dobrze pojechać. Opona zawalona śniegiem. No ale dobra. Thank you.
Dobra, kończę tę akrobację. Wracam do domu, mam jeszcze jeden film do zrobienia, który miał wyjść już w weekend, a jest już poniedziałek.